z obecnej diagnozy wynika, że jest to zdiagnozowanych osób bezdomnych jest na terenie miasta Ostródy jest 36. Najczęstszą przyczyną bezdomności są uzależnienia, które w konsekwencji prowadzą do konfliktów, rozpadu rodziny, tak? I w końcu do eksmisji z mieszkania, bo te osoby najczęściej stosują przemoc, są agresywne wobec najbliższych osób, które najczęściej ranią. Stałam się bezdomną na półtora roku temu. Do tej pory, do tego momentu mieszkałam tu na Słowackiego, pod numerem 11. No ale że tak trafiło, że zadłużenie było na mieszkaniu, bo mój ex-małżonek narobił długu. No niestety nie byłam w stanie tego spłacać, no i PKP zrobiło mi eksmisję i tak stałam się bezdomna. Po rozwodzie wyprowadziłem się z domu. Zostawiłem dom dla dzieci, bo jeszcze nie dorosłe. A sam poszedłem mieszkać na stacji. Po wymeldowaniu tam się z tego mojego domu zameldowałem się w domu rodziców. I mieszkałem na stacji. No i przyszedł czas, że no w ogóle bez mojej wiedzy, nawet nie wiedziałem o tym. Siostra po śmierci rodziców, siostra wymeldowała mnie z tego mieszkania. A na stacji, na której mieszkałem, po prostu skończyła się z tego powodu, że właściciel sprzedał cały dom. No a przecież nikt nie kupi domu z lokatorem. No i nie miałem gdzie mieszkać, więc poszedłem na schronisko tutaj na Sienkiewicza, tu w Ostródzie. I tam mieszkałem przez kilka lat. No i tam pracowałem. W tak zwanym cisie. No tam praca się skończyła, bo tam jest tylko półtora roku tej pracy. Więcej nie, na dłużej nie zatrudniają. No i po prostu odszedłem stamtąd. Spałem na korytarzu. Nie było tam życia. Na dzień dzisiejszy śpimy na jaracza w samochodzie. W samochodzie, w aucie. Co tak zwanym osobowym. Hotelem Orlińskim. Jesteśmy tutaj od niemal roku, bodajże tak, w marcu. Tak, druga połowa marca. Tak, w marcu minie rok, jak tutaj jesteśmy w tym samochodzie. Tutaj przychodzimy na noc, żeby się było gdzie wyspać. A tak to idziemy na dworzec, żeby się było gdzie ogrzać, jeżeli chodzi o zimę. Napić się gorącej herbaty, tam ta pani administratorka, pani Ela pozwoliła nam, żeby sobie zaparzyć herbaty. Wiadomo, rozumie sytuację, że po zimnej nocy człowiek zmarznięty, żeby coś ciepłego się napić. No. I tam siedzimy do wieczora, aż się ściemni i przychodzimy tutaj znowu na noc. O tak. Są to kilka kołder pod spodem i kilka kołder na wierzchu. Na trzech kołdrach leżymy i tu się tym przykrywamy. Trzy kołdry mamy, także przytulamy się do siebie i daje nam to trochę ciepła, no i jak jest, jak spać. Gdyby można było Państwu w jakiś sposób pomóc, to czego byście oczekiwali? Jednego pokoiku z łazienką. Nawet malutki. Tak. Nie trzeba nam więcej, na dużo. Nie jesteśmy wymagającymi ludźmi.
No, przyjechałam do pudła, do siedzenia, swój wyrok. Mhm. I zostałam tak, wysłałam tutaj na łanie, sobie bezdomna być. Zbieram puszki, zbieram złom, co dzień butelki, rano staje się. Mhm. No, dobrze się zbiera. A z czego się pani jeszcze utrzymuje? Tylko z puszek, z butelek. Nic nie biorę, nawet z pomogi, ze mopsu nie utrzymam. Aha, ale nie chce pani tam iść? Gdzie? Do mopsu? Nie, na razie nie. Nie. Nie mam zamiaru od niej pieniędzy pozostać. A w PKP się pani była? To jest Polski Komitet Pomocy. Byłam. Tak? Nawet biorę dary stamtąd. Koda tam do zupy, na zupki nie chodzę. Aha. Sama gotuję. Tak? Tak. Butlę mam, kuchenkę mam. Mhm. Sama sobie gotuję. A czego by pani potrzebowała, gdyby można było pani pomóc? Działki. Działki. Tylko. Moja żona postanowiła sobie dorobić do swojej emeryturki i sobie ułożyła taki konkretny plan działania, że jeżeli założy mi sprawę o znęcanie się psychiczne, tak jak to zrobiła, założyła mi sprawę o psychiczne znęcanie się nade mną i po prostu ona mnie wykorzystała do swoich celów. Ożeniła się po prostu tylko dlatego, żeby zrobić sobie wygodę, a mnie zniszczyć, zgromić. Ona się nie liczy człowiekiem, że kogoś zniszczy. Ważne jest dla niej, żeby sobie poprawić. No i właśnie z tego powodu znalazłem się na dworcu. Mam zakaz zbliżania się do niej, bo musiałem opuścić jej mieszkanie, jej dom, bo to jej dom własny. Tak mnie załatwiła. Dopóki sprawa się nie zakończy, muszę jakiś czas tutaj się męczyć na dworcu. Mój dzień. Proszę powiem, mój dzień to wygląda tak, że budzę się rano, jak najraniej, mam w telefonie komórkowym nastawiony budzik, budzę się 4:10, żeby zanim ludzie zaczną chodzić do pracy, żeby wstać z tej klatki schodowej i wyjść po prostu. Żeby nikogo nie zainteresować swoją osobą. Nie pozostawiam po sobie żadnych śladów, żadnych tam zanieczyszczeń. Mam oczystość w tej klatce, gdzie śpię. I idę spać po 22:00. Jak już wszyscy widzę, że w oknach ciemno, ludzie poszli spać, to ja wtedy wchodzę do klatki. Rozkładam spiwór, mam w tej torbie spiwór swój. Kładę się na spiworze, że tam jest cieplutko, naprawdę w tej klatce schodowej jest tak ciepło, że muszę się rozpinać, jest aż za gorąco. No i tak to wygląda moje życie. Czy jest szansa na to, że pan wróci do domu? Do jakiego? Jest szansa, że podejmę pracę, że zacznę normalnie pracować. No, oczywiście jako osoba niepełnosprawna, bo ja mam drugą grupę inwalidzką, a kręgosłup, opuchnięcie na nogi i tak dalej. Nie wzrusza to, że skrzywiła człowieka kalekiego po prostu. Nie? Najważniejsze jest dla niej uzyskanie tego, co zaplanowała. Ten sposób życia im odpowiada, te osoby nie przejawiają chęci do zmiany swojej sytuacji, tak jak już powiedziałam wcześniej, i przejawiają chęć do podjęcia jakiejkolwiek pracy. To są osoby trudne z tego względu, że one nie chcą żadnej pomocy, nie wyrażają zgody na żadną terapię. Pomoc szczególnie ogranicza się do ciepłego posiłku, do odzieży, do zapewnienia im noclegu oraz do możliwości leczenia. To znaczy, te osoby nie są ubezpieczone, ponieważ nie pracują, nie mają świadczeń emerytalno-rentowych i z tego względu nie mają dostępu do świadczeń zdrowotnych. Dlatego je tu ubezpieczamy. W
wie pan, jeżeli na co dzień nic się nie dzieje, ale najgorzej, jeżeli ta osoba zachoruje, to wtedy ta praca jest tak trudna dla pracownika socjalnego z tego względu, że musi tą osobę zmotywować, zaprowadzić do lekarza, tak? Że jeżeli ta osoba wymaga hospitalizacji, to musi wezwać pogotowie, zabezpieczyć ją w odzież, w ubezpieczenie właśnie zdrowotne. A potem, jeżeli na przykład ta osoba nie wymaga dalszej hospitalizacji, ale na przykład opieki i pielęgnacji, no to musi gdzieś ją umieścić. I tu jest największy problem.